pies czy kot fretka czy chomik Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki Zwierzę w eterze Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak Program poprowadzi Karolina Bastkolasa Dzień dobry, Karolina Bastkolasa Adam Cyniak Zaczynamy Zwierzę w eterze jako się rzekło w poprzedniej audycji, której nawiasem mówiąc, można posłuchać, odwiedzając stronę internetową Radia RSC, jeżeli ktoś przegapił. Zatem, jako się rzekło, porozmawiamy dziś o domowej diagnostyce, czyli jak poznać, że z psem, że z kotem coś jest nie do końca tak jak należy. A przecież, o czym także już wspominaliśmy podczas innej audycji, ciepły nos. Tak, że suchy ciepły nos to absolutnie nie jest y, wartość jakkolwiek diagnostyczna. Natomiast, jako właściciele psa czy kota, czy każdego innego zwierzaka, pewnie zauważamy, że nasze zwierzęta mają pewne rytuały. Jeżeli kot lubi wskakiwać sobie na okno i obserwować, co się dzieje za oknem, i nagle on przestaje wskakiwać na to okno. Jak za często chodzi do. Kuwety z różnych powodów, albo z innej strony, za długo siedzi w tej kuwecie. Warto zwracać ile. Wody i jedzenia przyjmują nasze zwierzaki. I oczywiście nie mówię o jakichś skrajnych przypadkach, że nagle jest upał 40 stopni, to wiadomo, że każdy zwierzak i człowiek będzie pił więcej, ale jeżeli są sytuacje, które i to nie musi być oczywiście taka dramatyczna zmiana. Pies pił zazwyczaj trzy miski dziennie, a nagle się pojawiają cztery, czasem już wieczorem jeszcze prosi o piątą, zwiększone spożycie wody, może być pierwszym objawem cukrzycy. Wszystko, co nagle w zachowaniu naszego zwierzaka się zmienia. Jest takim czynnikiem, który powinien dać nam trochę do myślenia. Wchodzimy na trzecie piętro codziennie z pieskiem. Zawsze wchodził na elastycznych łapkach z merdającym ogonem, a nagle idzie mozolnie łapa za łapą, albo gdzieś na pół piętrze przystaje, żeby złapać oddech. To, to już są takie sytuacje, gdzie oczywiście najczęściej słyszę: a bo pies już jest stary, więc on się męczy. I może tak być, ale również może mieć chore stawy, zapalenie w obrębie nerwów czy, czy, czy problem takiej niewydolności krążenia oddechowej I to są takie zmiany, które następują powoli. Jej chętnie biega za piłką, albo nagle przestał przynosić nam zabawki do zabawy, że nadal cieszy się, jak wracamy, nadal je, nadal chodzi na spacer, ale już na przykład nie chce się bawić. I często mam takich pacjentów, gdzie. Zaczynamy stosować leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i to jest zawsze bardzo przyjemne dostać taki telefon, w którym słyszę, że no pies nagle dostał drugą młodość, bo znowu zaczął przynosić zabawki, chce się bawić, podbiega do innych piesków, bo już dawno o tym zapomniał, więc każda sytuacja, która w tej takiej w prozie dnia codziennego psa czy kota uległa zmianie, powinna nas zastanowić, czy coś się u pieska nie dzieje. A jeżeli mamy taką wątpliwość, to najlepiej pójść po prostu do lekarza, żeby go zbadał i swoim trochę innym spojrzeniem na tego psa czy kota, czy, czy królika, czy chomika spojrzał. Kryzonie. Codziennie wkładamy kolby i nagle ta kolba przestaje być pożerana, więc może być prozaiczna sprawa, że na przykład doszło do jakiegoś przerostów w obrąbie siekaczy, i na przykład ten zwierzak już nie może przyjąć pokarmu. I czasami jest tak, że wydaje nam się, że ten gryzoń tą karmę zjada, bo na przykład ma w miseczce, ale on nerwowo bardziej rozsypuje to jedzenie niż je zjada, bo nie może go przyjąć, bo ma po prostu poprzerastane zęby. Także wszystko, co odbiega od normy, powinno być taką lampką alarmową. Trzeba być bardzo czujnym, bo każde schorzenie będzie dawać oczywiście inne objawy. Jeśli psiaka bolą zęby, to w skrajnych wypadkach zwierzak przestaje jeść, ale zanim sytuacja stanie się aż tak dramatyczna, mogą pojawić się wcześniej inne objawy. O ile sami nagle tego nie zaczniemy czuć, że pieskowi bardzo śmierdoli z pysia, jeżeli bawił się gryzakami, lubił gryźć, a nagle przestał, albo nie chce jeść suchej karmy, albo ta sucha karma mu wypada z pyska, albo się nadmiernie ślini, albo drapie gdzieś tam się po pyszku, no to może być to taki symptom, że coś się jednak z tą jamą ustną i zębami u tego psiaka dzieje. No i podobnie w przypadku bolącej łapy. Jeśli zwierz nagle zaczyna chodzić na trzech zamiast na czterech łapach, no to sytuacja jest oczywista. To to jeszcze inaczej, bo yy, też niestety yy, nadal zdarza mi się słyszeć, że no ale go nie boli, bo nie piszczy. Więc jak już rozmawiamy na ten temat, to warto przypomnieć, że. Pisk u psa częściej pojawi się dlatego, że się wystraszy, bo na przykład nadepniemy go na ogon i on się nie spodziewał tego bodźca, wystraszyliśmy go, i on zapiszczał i gdzieś tam młodź jaki się poderwał. Natomiast pies, który kuleje. I ta łapa go boli od miesięcy, on nie będzie przy każdym kroku y, popiskiwał. To tylko my ludzie tak jęczymy, jak nas A, boli. To tylko my tak y, nie marudzimy i sobie narzekamy. Y, y, I zawsze pies, który kuleje, czy kot, który kuleje, który nie chce korzystać z łapy, to znaczy, że ta łapa go bardzo boli. Załóżmy, że zwierzę łapa boli, ale nie aż tak, żeby chodzić na trzech łapach. Jakie są te wcześniejsze symptomy? Jak poznać, że jednak boli? Tak, to czasami może być sytuacja taka, że piesek. Właśnie chodził sprężyście, biegał na spacerze, biegał w lewą, w prawą do góry, do dołu, a jest spacer i on tylko idzie z nami. Albo miał taki fajny, sprężysty chód, a nagle zaczyna te bioderka mu taki, to mówimy, że ma chwiejny chód, albo taki falujący, to też może być pierwszy symptom, że coś się dzieje z biodrami, albo z odcinkiem takim lędźwiowo okrzeżowym w kręgosłupie, albo znowu szuranie łapek. Takim czynnikiem, który już może nas informować o tym, że coś się dzieje z łapami. Przez całe życie nie przycinaliśmy psu pazurów, a nagle u psa dochodzi do przerostu pazurów. Albo tylko na jednej łapie, gdzieś tam nierówno, nagle pazury zaczynają rosnąć, co się dzieje? Bo tutaj dochodzi do nieprawidłowego rozkładu masy ciała. No, oczywiście, może być sytuacja taka, że nagle zmieniliśmy miejsce spacerów z psem i faktycznie chodzi po takiej nawierzchni, gdzie tych pazurów nie ściera. Ale jeżeli się nic nie zmieniło, a nagle dochodzi do przerostu pazurów, to znaczy, że coś się jednak pewnie z tą łapką dzieje. W przypadku ludzi i ewentualnych zachorowań, sprawa jest o tyle prostsza, że przy okazji problemów zdrowotnych pojawia się. Podwyższona temperatura. No te, temperatura to już naprawdę, żeby w wyniku zapalenia doszło do, do podwyższenia temperatury, to już jest zazwyczaj jakaś poważniejsza sytuacja. Trzeba się trochę zastanowić nad sytuacją taką. Jak ja mam temperaturę 36,6, a dostanę 37, to już jestem obłożnie chory. Przy 38 myślę o testamencie. Jeżeli chodzi o taki rozkład temperaturowy u psów czy kotów, no to optymalna temperatura to jest około 38 38,5 stopnia. To już nagle mamy te pół stopnia, gdzie u nas ludzi te pół stopnia robi ogromną różnicę, a u zwierzaków niekoniecznie. tak? Jeżeli mamy psa, który ma 40 stopni gorączki, to wiemy, że on jest obłożnie chory. Z drugiej strony, koty, które są bardzo nerwowe, nagle w gabinecie potrafimy 39 stopni i to nie wynika z żadnego stanu zapalnego, tylko z tego, że się wkurzyły, znerwowały i ze stresu miałą podwyższoną temperaturę. Z drugiej strony, to już czasami rozmawiając z i gdzieś tam się nawiązuje temat temperatury. Nie, mój pies to ma dobrą temperaturę, taką jak ja, 36 stopni, mierzę tym takim bezdotykowym termometrem. No to niestety bezdotykowe termometry u psów i kotów nie działają. Jedyna skuteczna metoda, żeby tą temperaturę zmierzyć, to niestety bierzemy termometr, po prostu trzeba w pupkę taki termometr włożyć i to jest jedyna taka najszybsza, najprostsza metoda zmierzenia temperatury u psa. Czy kota, czy królika? Konkludując, bądźmy czujni i uważni na nasze zwierzaki, bo każda zmiana w tych codziennych rytuałach. Może być objawem jakiejś nieprawidłowości. Na koniec z przyjemnością informuję, że kolejny odcinek w całości poświęcimy pytaniom od naszych przyjaciół, którzy za pomocą mediów społecznościowych się z nami kontaktowali. Te pytania w kolejnym odcinku doczekają się odpowiedzi. Przypominam, że w kwestii pytań właśnie, to można zawsze napisać także maila na adres serwismałparadio.rsc.pl, wpisując. Tytule Pytanie do weterynarza. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Karolina Waskolasa, Adam Cyniak, Pies czy Kot, Fredka czy Chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w Eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18:15.